Witam wszystkich w serii takiej, którą chciałem zrobić już od dłuższego czasu i będzie to, jak widać na ekranie, nie? Dust, an Elysian Tale. I to jest taka gra, o której tutaj zanim zaczniemy muszę powiedzieć parę słów. To znaczy ja już o tym wspominałem kiedyś a propos tego filmu, którego wgrywałem, gdy mówiłem. To taki opis gry tej robiłem po prostu, nie? Mianowicie, absolutnie nie wolno się sugerować tym, że na początku było napisane tutaj Microsoft. To nie jest tak, że tą grę robił Microsoft. Tą grę robił jeden człowiek. Cały program i całą grafikę do tej gry zrobił jeden człowiek. I ten człowiek z Microsoftem miał bardzo wiele wspólnego. Microsoft tak naprawdę tylko sponsorował tą grę, ponieważ ta gra na początku wyszła na konsolę Xbox, a później gdzieś tam po mniej więcej po roku czasu została przeportowana na PC-ta. I to została przeportowana przez tego samego człowieka. I teraz to jest gra niezależna ogólnie, ale przede wszystkim co się myśli, gdy się mówi o grach niezależnych, że albo grafika jest w stylu pikselozy takiej paskudnej, bo po prostu programiści nie umieli zrobić lepszej, albo jest jakaś taka idiotyczna, hipsterska grafika, jak na przykład w grze Don't Starve, nie? Że wieje hipsterstwem na kilometr. Mianowicie tutaj nie. To też jest pewnie takie... Powiedzmy, że postacie są dosyć specyficzne tutaj, zresztą logo tutaj już sugeruje, jak będą wyglądały postacie w tej grze. I są one takie, no powiedzmy, że nie każdemu mogą przypaść do gustu. Mi też na początku wyglądały trochę dziwnie, ale później się do nich przyzwyczaiłem. Ale postacie są jakby tutaj jedną tylko z tych części tej gry, która po prostu pozostałe części składają się w taką całość, że nie można uwierzyć, że tą grę w stanie był zrobić jedna osoba była. Zrobiła tą grę. I to osoba, która zrobiła całą grafikę, cały program i na początku jak robiła tą grę, absolutnie w ogóle nie miała programować. Jeżeli chodzi o głosy, tak, ponieważ w tej grze są głosy postacie użyczone, to ci ludzie po prostu to byli jacyś amatorzy, którzy nagrywali głosy w swoim domu. I jakość tych głosów wyszła po prostu idealnie. Podobno słychać gdzieś tam, że ktoś miał gorszy mikrofon, nie? Ale nie słychać, nie szumi to, tak? Nie szumi. Nie ma jakiejś strasznej tutaj chałtury. Muzyka została zrobiona przez dwie osoby, które wchodzą w skład grupy Hyper Duck Soundworks. Cały w ogóle soundtrack do tej gry jest dostępny na YouTubie. Oraz przez Aleksandra Brandona, który trochę się tam przyczynił. Alexander Brandon, czyli oczywiście ten sam człowiek, który robił muzykę do Unreala, Unreal Tournament, Deus Ex, Just Jack Rabbit i tak dalej. Człowiek w ogóle, jeżeli opróbujesz Just Jack Rabbita 2, który był na moim kanale, jeżeli pamiętacie te takie śmieszne intro i outro, które było w tej grze, to jest właśnie ten gość. Ten sam gość zrobił tą grę. Dobra. Tak jak mówiłem, ja mam tutaj w ogóle pada podłączonego do mojego komputera i jak widać tutaj podpowiedzi są a propos tego pada, tak? Że mamy A, przycisk to jest wybierz, B, cancel i menu też wygląda jak padem. Ale co się stanie, gdy poruszę myszką? Po prostu dotknę myszkę. Co się stanie w tym momencie? Nic się z tym nie stanie. O! Proszę bardzo. Menu w tym momencie zmieniło się tak, że jest idealne do obsługi myszki. W tej grze nie ma ani jednego błędu. Ta gra działa idealnie płynnie. I być może nie jest jakoś 100% oryginalna, ponieważ na przykład ci, co grali na przykład w Metroida, zaraz rozpoznają format tej gry, ale ona jest taka jak Albion, trochę. Że Albion to też jest taka gra RPG, że wiadomo, Albion też podążał jakby pewnym takim schematem gier RPG. Ale mimo wszystko Albion był jedyny w swoim rodzaju. I Dust też jest jedyny w swoim rodzaju. Dobra, zacznijmy. Tutaj mam swój mój stary save już. Może teraz zaczniemy na slocie drugim. I tak,
Casual, normal, tough to są raczej łatwe poziomy trudności. Hardcore chyba jest jedynym takim, na którym warto naprawdę tą grę grać, ponieważ daje jakieś tutaj... wtedy gra się robi faktycznie trudna. Można zginąć przede wszystkim. I jeszcze w ogóle kiedyś tak było, że ten tryb hardcore pozwalał na to, że jak się już miało bardzo mało życia, to bohater i tak przeżywał. Po prostu energia spadała mu do 1% i na tym 1% cały czas jechał, nie? Do momentu aż nie dostał kolejnego strzała. W tym momencie jest tak, że po prostu nawet jak się ma na przykład 99% i się otrzyma obrażenia za 100, to się ginie, nie? Procent, złe wyrażenie, ponieważ energia nie jest wyrażana w procentach, tylko w takich jakichś jednostkach, nie? No ale wiadomo, o co chodzi. Czyli ten tryb jeszcze został utrudniony w momencie, kiedy ja grałem w tą grę, to było łatwiejsze. A teraz będę grał tak, że jest trudniejsze. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Our world has fallen to fade. Its great works long since complete. Its storied civilizations long since fallen to dust. The greatest legends of Elysium long since forgotten. What was once a land of promise has fallen to the ravages of war. And it was in this, our most desperate hour, that the greatest of Elysian tales began. The lone warrior stood against an army, slashing his way through all who opposed him. The mob stood no chance, and the soldier showed no mercy. But despite his victories, his skills, his ruthlessness, the valiant soldier would perish on this day. Not to the mob, but to a single child. Dust, dust, arise. What? A talking sword? What are you? Only that which you have summoned. Summoned? How? For what purpose? That I do not know. But we shall learn in time. Now rise and claim the blade of Ara. Stop! Stop right there! And who is she? Me? I'm Fidget! Guardian of the sword! Pierwsze, co się można pomyśleć, to Fidget to będzie taka wkurwiająca postać, nie? Ale nie. Gwarantuję wam, Fidget nie będzie wkurwiającą postacią. No offense, but aren't you a bit, well, small? For a guardian, I mean. Hey, I just look after that thing. After 200 years, nobody expects the sword to just fly off and start, you know, talking. I'm kind of wishing somebody told me this was part of the job description. Or maybe they did, and I just wasn't paying attention. Yeah, that happens sometimes. Your name is Fidget? I'm sorry, I think I misheard before. You said your name was Fidget? Hey, this isn't about me. You're the one who's got my sword. How about you tell me your name? Calm yourself, Fidget. His name is Dust. And he is the one who woke me from my slumber. So, Fidget, then? That's me. And you're... Dust? It would seem that way, though I can't recall that name. So, what is this sword? I am the Blade of Ara. And you, Dust, are my fated sword-bearer. Yes, well, that's all great and everything, but I think it's about time I got this sword back to the clan. I can't let you just leave with this sword, Fidget. Right now, it's the only thing that knows who I am. I don't even know how I got here. Well, then you leave me no choice. I challenge you! The winner gets the sword! Well, I... All right, you win. But don't think I'm leaving empty-handed. I'm coming with you. But, I really need the sword back when you're done doing... you know, whatever it is you're doing. What exactly am I doing, Ara?
The answers you seek lie to the east. There is a path through the glade that leads down the mountainside, and from there you will find a village. That is your first step. Then will you give me the sword? I really need to get it back home before anyone notices it's gone. When I find out just what it is I'm supposed to do with it, it's all yours, Fidget. Come on, let's go. Ojej, tak mi się wydaje, że jednak zbyt szybko tego miecza nie dostanie. Dobra, gra nam każe iść w prawo. Oczywiście pójdziemy w lewo najpierw. I w lewo będziemy mieli, poza królikami, które tutaj skaczą, będziemy mieli klucz. Treasure Key. Tak wygląda w ogóle nasz ekran jakby postaci. Mamy tutaj plecak, tak. Tutaj mamy rozwój naszej postaci, ponieważ w trakcie grania zdobywamy punkty doświadczenia i rozwijamy postać o kolejne jakby tutaj punkty umiejętności, punkty cech. To jest właśnie ten nasz inventory. Możemy tutaj coś założyć, tylko że nie mamy nic na razie. Augment, tak? Nano augmentation. To jest mapa obecnej lokacji. Nasze questy, które w tej chwili mamy w trakcie wykonywania. Dust. No, że to przetłumaczę akurat. Obudziłeś się na niewielkiej polanie w górach, bez pamięci o swojej przeszłości. Starożytne magiczne ostrze, Ara, jest twoim strażnikiem. Fidget... Nie, od nowa. Starożytne magiczne ostrze Ara i jego strażnik Fidget dołączyli do ciebie. Nie mając żadnej innej ścieżki, którą mógłbyś podążyć. Droga na wschód jest twoją jedyną opcją. Materials, czyli tutaj też możemy tworzyć sobie przedmioty. Na razie oczywiście też tutaj nic nie mamy. I ogólne statystyki o naszej grze. Dobra. Do wody tutaj nie wyskoczymy oczywiście. Tak jest. Wspominałem już, że tutaj wszystko robiła jedna osoba. Żaden z tych elementów tła się tutaj nie powtarza. Albo jeżeli się powtarza, to jest to ukryte na dole, to przecież po prostu tego nie widać. The Glade, czyli równina, tak? Łąka, jakkolwiek by to nazwać. Press A to jump. No oczywiście mamy na początku taki tutorial, nie? Czyli podążamy za tym, co nam mówią. Spadliśmy na dół, więc trzeba iść do góry jednak. I teraz to jest taka skała, którą można rozbić. A w szkale tej był kurczak. Kurczak odnawia życie. Jak się go zje. What is it, Fidget? Well, my kind has what you'd call a sixth sense. And there's something just ahead. Something just ahead. Mi się coś wydaje, że tutaj też jakbyśmy mogli było zaskoczyć tego, byłoby fajnie. Kula mocy. New ability. Dash acquired. Aha, czyli mogę teraz robić coś takiego. Dobrze. I co, muszę się wrócić, czy co? A, teraz działa. Czy wcześniej to było po prostu zablokowane, żebym wziął tą umiejętność? No gra pokazuje, jak będzie działać, nie? Notatkę znalazłem. Treasure. W starożytnych czasach nasze największe skarby były zamykane za pomocą potężnej magii poza naszym pojmowaniem. Jedynym sposobem, żeby odzyskać te utracone skarby, jest użycie magicznie dostosowanych kluczy, które są rozrzucone po naszym świecie. Mam tylko nadzieję, że jest wystarczająco dużo czasu, aby uwolnić je wszystkie. Alright, we found a chest. Correction. We found a locked chest. Well, what are you waiting for? Smash it open. That would be unwise, Dust. These chests are protected by arcane locks from the last era and are well beyond my capabilities. I suppose we'll need a key then.
nie da się zniszczyć tej skały, znaczy tej skrzyni. A tutaj jest tunel i do tego tunelu nie możemy jeszcze w tej chwili przejść. Tak, to jest, ta gra jest tak rozwiązana, że po prostu do tych lokacji będziemy się wracać. I w momencie, kiedy po prostu będziemy mogli tutaj przejść, wrócimy się tu i tutaj i tędy przejdziemy. Open. Teraz trzeba po prostu wciskać klawisze, oczywiście jest to banalnie proste. I pomyłka nie grozi żadną karą. Revival Stone to jest coś takiego, że jak się zginie, to po prostu się nie ginie tak naprawdę, tylko bohater zostaje wskrzeszony, tak? Sarny. Już myślałem, że coś mnie będzie atakować. Co się dzieje? Calm yourself, Fidget. Dust. Focus. Remember what you've learned thus far. No, no! Mash the buttons! No, ci na początku nie są tacy trudni, nie? Ale miałem mieć zmianę muzyki. To spokojnie się zmieniło bardziej taką żywą. Skills imbued therein. Hello? Monsters? Is that why I summoned you? To control this power? It is unlikely, Dust, that I would awaken from my slumber for such selfish reasons. There is a village beyond these woods. Perhaps finding it will aid in restoring your memories. And then we'll be in the clear, right? No more monsters? Fidget? I think things are about to get a whole lot worse. And to think, this morning started off so well. At least take these feeble fruits. Something tells me you're gonna need them. Jakie owoce? A, dostaliśmy po prostu. No tak, to wygląda w ten sposób, że mamy broń, która jakby służy do zabijania, a mimo to ta broń jest, nie wiem, dobra? Selfish Reasons. Tutaj mamy taki portal, w którym możemy zapisać grę po raz pierwszy raz. I w tym momencie mamy grę po prostu normalnie zapisaną, także moglibyśmy w sumie zrobić tutaj przerwę, ale chyba jeszcze trochę pójdę do przodu. Ta podpowiedź, która się wyświetliła od góry, to jest podpowiedź, która mówi, jak wykonywać combo, nie? Od wpływem czasu będziemy mieli dostęp do większej ilości takiego combo, combo różnych. Na razie to, co mamy do robienia, jest dość prymitywne, nie? Tak, jak się przejdzie poza ekran, to niestety wrogowie się respawnują. Także nie polecam. Oja, dostałem. Zostałem ponownie. Nie dobrze, bo wcześniej przecież to się nie stało, nie? Ale... Łamanie karku tak zwane, tak? Wykonywanie tych kombosów jest dość proste, ponieważ... sterowanie w tej grze jest rozwiązane naprawdę dobrze. Ten bohater zawsze robi dokładnie to, czego się od niego chce. I nigdy nie ma takiej sytuacji, żeby zrobił coś, czego się nie wcisnęło, albo zrobił coś za późno, zrobił coś za wcześnie, albo coś takiego, nie? Albo miał zakalikowany jakiś bullshit i wykonywał sam cios, na przykład, jak na przykład ma to miejsce w Chivalry Medieval Warfare. Powinien się uczyć. Tego. Od twórcy tej gry. Rising Phoenix. Ła.
Nie chciałem podskakiwać, coś się stało. A no tak, zły klawisz. Aha, czyli to jest po prostu taki podskok jakby do góry, tak? Zauważyłem jakąś butelkę, to jest chyba przedmiot, który służy do craftowania kolejnych przedmiotów. To akurat jest oczywiste, wykonanie takiego czasu, nie? Ups! Pełna kula. I fidget ponad odpowiada, że tutaj się znajduje skarb jakiś. You have unlocked a new ability. Bear witness to the dust storm. I like it. Hold the secondary attack to perform the dust storm. But beware, skilled as you may be, you cannot maintain the storm for long without hurting yourself. In that case, maybe I can help. If you press the super ballistic fidget action button of power, I'll perform an attack so spectacularly awesome that it'll produce emotions you didn't even know existed. Please contain yourselves as I demonstrate. No brawo, nie ma co. That was, very pretty. Well, maybe I'll just keep the rest of my repertoire to myself. I'm sorry, Fidget. I'm sure it'll come in handy somehow. Actually, Dust, between the three of us, this could be quite useful. The dust storm can manipulate Fidget's projectile into a more powerful attack. Observe. Wow! Oh, by the way, every time I use my power, it'll use up a bit of energy meter. You can recharge the meter with melee combos. Yes, Dust. Between your combos and Fidget's own powers, you can achieve a higher hit chain, which will yield bonus experience after each battle. However, if you are struck by an enemy, the chain will be broken, and you will lose your bonus experience. All right, I think I understand. If this is all too much for you, you can check out the help screen via the pause menu. Thanks, Fidget. I'll take a look if I'm ever in trouble. Wiem, że na razie oni mówią takie rzeczy, które teoretycznie bohaterowie gry nie powinni wypowiadać, ale coś jest tylko na porządku. Później będzie to wyglądało dużo bardziej normalnie. Ach, no tak. Powiedzmy, że próbowałem robić rzeczy, których nie mogę jeszcze robić na tym etapie gry. Jezu! Tak szybko? Zginąłem? Ale już przekrzyciło, ale szkoda z tego kamienia, nie? Zmarnowany został. No to mamy zaliczoną pierwszą śmierć w grze, nie? To jest dosyć niefortunne. Tak, ja tak jak powiedzieli tutaj, nie można tego za długo trzymać, bo to doprowadzi do tego, że bohater po prostu się uszkodzi, nie? Także trzeba też pilnować. On się robi w ogóle taki jakiś czerwony, jak już przesadza, bo ogólnie widać, że jest niebieski. Bardzo dobrze widać, nie? Co się dzieje. Ok. Safe. Mi się wydaje, że tutaj możemy zakończyć pierwszy film. Już mamy 3% gry ukończone, tak? Czy nawet więcej? No, 3% dalej.
A jak widać, można ukończyć ją w 117%, czyli to jest jakieś takie trochę dziwne, nie? No dobra, także widzimy się w następnym odcinku. Dust, an Elysian Tale.